Rozpoczynamy piękną podróż do Leżajska i będziemy podróżować autostopem. Kiedy przyjechałam z Poznania do Warszawy i ostatnie 13 zł, które miałam w portfeliku, wydałam na informator kulturalny w Ministerstwie Kultury, w związku z tym musiałam udać się do drogi, żeby przyjechać bezpłatnie do Puław. I tak mi się to spodobało, że od tamtej pory stopniowo próbowałam. To był rok 95. Często się zatrzymuję, jestem kierowcą niezawodowym, tak. Czasami może mi coś potrzeba, nie tak? Ludzie powinni sobie pomagać. To wiezie mnie pan ambasador, to wiezie mnie kustosz, to wiezie mnie ksiądz, zakonnik i tak dalej. To zyskuje wtedy ogromną wiedzę od tych osób. Zawsze powinniśmy mieć prowiant, wodę, tak jak himalaiści i alpiniści. A telefonu dlaczego pani nie ma? Też ze względów oszczędnościowych, ze względów praktycznych i ze względów zdrowotnych. Czyli tak naprawdę okazuje się, że można by z tego wszystkiego żyć. Ale fantastycznie, bo to nawet przeszkadza. Skąd pan dokładnie pochodzi? Z Kraśnika, bo to stoki strasznie. Prawda? Słychać, nie słychać, ten zaśpiew taki. W maju pierwszy raz do Rzeszowa, jak jechałam, to się naczekałam tutaj na tym przystanku, pamiętam. Ile wtedy pani czekała? O, myślę z półtorej godziny. To by to też trzeba foliować, mieć takie specjalne, bo jak deszcz, to ono się niszczy przecież. I mu powiedz, gdzieś się tu schować. Moje obserwacje z domu rodzinnego umocniły mnie w przekonaniu, że no, trzeba coś zmienić tutaj, żeby, broń Boże, i taki los nie spotkał mnie. Dlatego, że moja mama się uskarżała wielokrotnie, że jej mama, czyli moja babcia, miała nieudane życie, ponieważ mój dziadek to... Co prawda grał na skrzypcach, był młynarzem, ale bardzo lubił kobiety i nie zajmował się dziećmi. A rodzina była ogromna, bo było 10 dzieci. I ta kobiecina była po prostu maltretowana przez niego jakby. Później moja mama, to co ja widzę już, kiedy podrosłam i co widzę, co się dzieje, jakby się to powtórzyło, więc ja powiedziałam dosyć, już trzeci raz nie może się powtórzyć. Jestem tą osobą, która nie będzie miała rodziny i muszę żyć inaczej i sobie poradzić. Dzień dobry, no mamy taką prośbę wielką, bo przed chwilą dzwoniłem. Chcielibyśmy się trochę ogrzać tutaj i umyć ręce. Czy byłaby taka możliwość? To nam się należy, bo inaczej zapłacimy zdrowiem za to szaleństwo. Dobra, zbieramy siły na dalszą podróż. Tak. My najpierw powinniśmy być ludźmi, później powinniśmy być muzykami, a później powinniśmy być tym, kim chcemy, pragniemy starać się o to. Te pierwsze dwie sprawy nas bardzo wspomagają przez całe życie. A dlaczego ważne jest, żeby być muzykiem? To znaczy, chodzi o wrażliwość? To uczy nas wrażliwości, porządkuje nasz świat, rozwija naszą inteligencję w sposób nieprawdopodobny i nie ma innych form, które by zastąpiły muzykę. Z Rumunami
pani należy znać francuski. Wiezie mnie kierowca ciężarówki, jest taki wykończony, że gryzie swetr ze złości, bo mu się tu spać chce, a ma dojechać z Wybrzeża do Bukaresztu i mnie podwozi ile się da, a później się rozstajemy. On mówi, że travaille. Mnie się wydawało, że to może mieć coś wspólnego z podróżowaniem, a on powiedział, że ja pracuję, travaille, to pracuję i tak nie ma oddechu. Był zły. A co pani w tej Rumunii robiła tam? No przez Rumunię wracałam z Wybrzeża, z bułgarskiego Wybrzeża wracałam przez Rumunię, przez Konstancję i przez Rumunię do ukraińskiej granicy i do Polski. I to też wtedy pani autostopem jechała? No, jechałam i on mnie wiózł między innymi. Afryka to był mój ulubiony kontynent i byłam tam 13 razy, jak wykonałam statystykę. A w Azji byłam w sumie 10 razy. A poza Afryką? Bo mówiła pani, że ile razy pani przekroczyła granicę w ogóle w życiu? 104 razy. Wykonałam 104 przekroczenia granicy z Polski do różnych krajów na różnych kontynentach. Jakie to były kraje mniej więcej? Poza krajami europejskimi to były te, które przed chwilą wymienialiśmy. Do Afryki, do Azji i do Ameryki Środkowej dwukrotnie. Lecąc na Kubę, otarłam się jeszcze o Kanadę. Z panem nie wiem, czy bym nie miała problemu. A dlaczego ze mną akurat? Nie ma co, ja się tyle rzeczy słyszę takich dziwnych, że ktoś na kogoś napada, są jakieś zasadzki. Aha. Także chyba bym miała taki, nie wiem, czy bym dała kredyt zaufania. Do widzenia! Zmęczyła się pani trochę? Nie, no. Nie, tylko w pewnym momencie było mi chłodno w dolnej części, ale teraz już jest wszystko dobrze. Zagrożenia od człowieka bezpośrednio nigdy pani nie zaznała? Nigdy nie czuła się jakoś niekomfortowo? I czy to nigdy w tych nie. autostopach? Ani w lesie tam mnie nikt nie wyjeżdżał. Podróżach wszelkich? Nie. Proszę, jak widziałam, że to by może było zagrażające, to nie wsiadam do takiego, jedzie jeden człowiek. A zobaczymy z laską daleka. Ja mówię, chciałam mu coś powiedzieć, a on mówi tak. Jak mi pani zapłaci, to panią zawiozę. Ale szkoda, że mi zapytam, ile on by chciał za ten jeden przystanek. To było, no co za głupek, ale Mercedesie. Co ciekawego było w Wietnamie? Wszystko. Niezwykła egzotyka. Bardzo piękny kraj dla turystów. Absolutnie wszystko. Poczynając od dzieci na nocnikach. Tam się wszystko odbywa publicznie. A kończąc na Zatoce Halong. Ósmy cud świata. 3000 wysp w Zatoce Halong. Chyba będziemy powoli ruszać, nie? Wspaniale pada. No jak się zachował bałwan, jak nie ma tej linii przerywanej nagle, a my potrzebujemy z tego miejsca pojechać. No ale i tak mam wrażenie, że mieliśmy sporo szczęścia, jak pan mówi, że tu się często nie zatrzymują ludzie. Nie, no nikt się panu nie zatrzymał, bo jest ciągle, no. A
jakie samochody pani lubi? Ja? Ogromne, największe. Polskim Fiatem, tym ogromnym, później Audi, Datsunami, Hondą, wszystkimi już chyba, Mitsubishi, wszystkimi chyba modelami już jeździłam. Może za to tutaj niech pani złapie, o. Siłaczka po prostu. Skąd brać tyle energii, co pani? Skąd to się bierze? Z kosmosu do licha, wszyscy stamtąd bierzemy. Ja też. Mam nadzieję, że pani się przez tą całą akcję nie rozkoruje. Przecież ja gdybym nie była zahartowana, to już bym tysiące razy zmarła w takich podróżach. A jakby pani miała wyreżyserować swoje własne życie, to czy ono by tak samo wyglądało, jak wygląda teraz? Podobnie myślę. Niektóre rzeczy bym jeszcze podciągnęła lepiej. A co by pani podciągnęła lepiej? No to na przykład znajomość języków obcych. Cały czas pracuję w tym kierunku, ale nie wiem, czy zdążę. Bardzo bym chciała. Ja mówię tak, ten już jest ostatni, jak się nie zatrzyma, to już idę. I czasem ten ostatni się zatrzymuje. Ale nie ma mowy. Nie ma mowy. A, pani jest. Nie ma. Byśmy prosili, żeby pani nas, jakby pani mogła, dowiozła. Do tego Leżańska. Żeby pani nas dowiozła i razem się pomodlimy, żeby wszystko. To znaczy nie, już my dzisiaj nie wstąpimy do bazyliki, ale dobra, podrzucimy do tego Leżańska was. Ale do bazyliki to my kiedy indziej, bo nie mamy czasu za bardzo dzisiaj. Ale zdrowaśkę za nas proszę zmówić. Jak jasne, pani zawsze. Dziękować wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym przyczynili się do naszego podróżowania, aby dotrzeć tutaj do Leżajska, jak również wszystkim, którzy w przeszłości w jakikolwiek sposób wspierali mnie w podróżach autostopem.